Mają talent, słuch muzyczny i ogromną motywację, by uczyć się nie tylko przedmiotów szkolnych, ale i muzyki. Uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Kętrzynie zaprezentowali swoje umiejętności przed przedszkolakami. Do państwowych szkół muzycznych pierwszego stopnia mogą zgłaszać się dzieci, które mają co najmniej 6, ale nie więcej niż 10 lat. Przed przyjęciem do placówki nauczyciele badają predyspozycje dziecka. Kandydat lub kandydatka muszą zaśpiewać piosenkę oraz powtórzyć usłyszane dźwięki. Jak zaczęłam grać, miałam 7 lat i czasem się denerwowałam, że mi coś nie wychodzi, ale mama mi mówiła, że będzie dobrze i się nie poddawałam. I jak poszłam na rekrutację, pamiętam, że to było jeszcze nie tutaj, tylko w innej szkole, to pamiętam, że musiałam coś zaśpiewać i właśnie akurat piosenkę, którą zaśpiewałam, to wybrałam ją z ćwiczeń w szkole. Na początku chciałem pójść na pianino, ale nie dostałem się, bo nie zdobyłem danej ilości punktów i miałem propozycję, żeby pójść na akordeon. No i wybrałem ten instrument. Jak chodzę do zwykłej szkoły i do muzycznej, to czasami jest tak na przykład, że mam dużo lekcji w podstawowej i właśnie też wcześniej jest szkoła muzyczna i czasami właśnie trochę nie nadążam, ale zazwyczaj jest dobrze. Warto dla zainteresowań, dla pasji, żeby właśnie mieć jakąś pasję w życiu. Szkoła muzyczna przygotowuje młodych muzyków do występów na scenie. Uczniowie muszą radzić sobie z tremą i nie tylko dać wspaniały występ, ale również zadbać o elegancki wygląd. Występy publiczne dla mnie to jest ciekawe doświadczenie, bo z każdym następnym występem nabieram doświadczenia i coraz lepiej mi to wszystko idzie. Oczywiście jest lekki stres przed każdym występem, bo to jest normalne, ale umiem sobie z tym poradzić i mi występy sprawiają dużą przyjemność. Wiadomo, że zawsze są jakieś lekkie stresy. Wczoraj tego doświadczyłam, ponieważ byłam na konkursie. Był stres, ale jakoś sobie właśnie poradziłam i bardzo byłam zadowolona z mojego występu. Sprawia mi to bardzo wielką przyjemność występowanie na scenie. Bardzo lubię grać na fortepianie i grać wybrane utwory. Badania przydatności w Państwowej Szkole Muzycznej w Kętrzynie zaplanowane są na piątek, 26 kwietnia od godziny 16.30, a także na piątek i sobotę, 7 i 8 maja od 16.00. Harmonogram znajdziemy na Facebooku placówki.